1860 do 1900 zł. Widmo wyrzucenia z euro zawisło nad Rosją. Wczoraj doszło do kolejnych karczących konfliktów z rosyjskimi fanami piłki nożnej. W centrum Lille na północy Francji Rosjanie zaatakowali siedzących przy kawiarnianych stolikach Anglików i Walijczyków, których reprezentacje zmierzą się w mieście jutro. Wcześniej piłkarskie święto przyćmiły wydarzenia w Marsylii. A także rosyjscy chuligani zaatakowali Anglików. Wczoraj na Rosję nałożono karę dyskwalifikacji z zawieszeniu, a wcześniej ostrzeżenie dostała Anglia. Zadeklarować, w jaki konkretny sposób Warszawa chce wesprzeć walkę z radykałami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Brukselę. I jeszcze amerykańska, że nie powinniśmy.